na terra. Mata mais que mil revólver. Não tá querendo guerra, eu tô procurando. Siemaneczko, z tej strony Serapi. No i dzisiaj po prostu wam pokażę poranny King Master. Jak możecie zobaczyć z miniaturki. No po co mam to powtarzać? Dobra, zaczynamy od tego, że naciskamy tutaj. Ten pomarańczowy duży przycisk pod napisem King Master, ale ja tego nie będę naciskał, dlatego że ja już tu mam gotowy projekt z filmem z Fallouta Sheltera. No i zacznijmy od podstawy może. Na razie mamy to puste i żeby coś wstawić, naciskamy multimedia, wybieramy sobie z galerii oczywiście jakiś film, obojętnie jaki, może na przykład być ten, tak, mamy ten film, ja sobie go usunę, bo go i tak mam na tym, więc tak, skoro sobie to dodaliśmy, to może zacznijmy sobie od najważniejszej rzeczy w montowaniu. Mianowicie cięcia. Żeby zrobić cięcie, musimy nacisnąć na dany film, bo jeśli to się składa z kilku filmów, to po prostu na ten dany film, tak? Naciskamy te nożyce i teraz tak, możemy nacisnąć po pierwsze, żeby oddzielać od razu od prawej, znaczy od lewej. Możemy nacisnąć drugie, żeby od razu od prawej i można nacisnąć oczywiście to trzecie, które najbardziej polecam, bo to działa tak, że tutaj sobie robimy, na przykład chcę usunąć powiedzmy do tego fragmentu, to tak, naciskam na środek tego, co zaznaczyłem i do śmietnika naciskam, tak, i wszystko potem już jest, sobie to usunę. To jest podstawa, jak robić cięcia. Kolejną rzeczą będzie na przykład, jak nałożyć jakiś obrazek. To wchodzimy sobie w warstwy, multimedia, no i jakiś tam przykładowy obrazek. Ja wezmę sobie na przykład literkę S. Tak, można sobie tutaj powiększyć, obrócić, dodać i tak dalej. Wszystko się tutaj pod spodem zostawia. Nie tu. Dźwięk i nie wiem, to. Musimy nacisnąć ten plus, żeby było. Można też różne filtry dawać. I to też wszystko ustawiać na film. Jak chcemy sobie tylko przez chwilę ten, a nie przez cały film to mieć, no to jak mówiłem, dajemy tak, tak, no i potem ustawiamy tutaj dany filtr, no i mamy tylko tu i tak to działa szybkie, no niestety ja wyłączyłem dźwięk, więc nic nie będzie słychać, no nie mogę sobie włączyć tak z powrotem, będzie przyspieszone. A nie no, to nie jest aż tak wolne. Dobra, kolejną rzeczą to jest tutaj ten mikrofon o nazwie głos. Tutaj możemy sobie nagrywać jakiś głos. Bla, 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 bla. Tak, nagrałem sobie, jest włączony. Usunę sobie tą muzykę, no i potem nam się to zapisuje, oczywiście ja sobie teraz to usunę, no i to wszystko można. Jeszcze obróć lub odbijanie lustrzane, no to są różne takie efekty odwrócenia, żeby było w ogóle w inną stronę, tak. Nie wiem komu to potrzebne. A komu to potrzebne? Tak, bla, 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 bla. Nie będę się tym bawił, bo same najważniejsze rzeczy oczywiście, a nie wszystko. Można sobie ustawić też filtr audio, żeby było wszystko jak inny głos. Takie sobie są te efekty. Tutaj jest oczywiście ten sklep.
znaczy sklep, no po prostu miejsce, gdzie można pobierać sobie różne efekty, naklejki i tak dalej, bla 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 bla. Co jeszcze, czego nie pokazałem? Chyba w sumie pokazałem wszystkie najważniejsze rzeczy. Dostosowanie kolorów, no to tutaj tak, można sobie tymi zwiększać nasycenie, kontrast, jasność, tak, można sobie wszystko zmieniać. No i to w sumie już raczej wszystko. Winetę można... Siemaneczko, po raz drugi gram sobie po prostu w taką... Nagrywam końcówkę z taką wyciszoną gierką, dlatego że końcówka filmu mi się po prostu ucięła, a chciałam moje słynne nagrać cześć, cześć, jak zawsze na koniec, z wyciszonym głosem, jak zawsze na koniec, jak zawsze robiłem, lecz ucięło mi się po prostu nagranie i chciałam powiedzieć, że nie wiem czy dzisiaj, ale raczej dzisiaj już nie dam rady wstawić odcinku informacyjnego, bo mam w zanadrzu jeszcze jeden nagrać informacyjny odcinek, gdzie po prostu będę grał w jakąś gierkę, gdzie będzie wyciszony głos, dodam po prostu jakąś fajną muzykę i będę po prostu mówił o informacjach ważnych o moim kanale, o zmianach, które wprowadzę, co się stało, dlaczego zapowiedziany film z Fallouta Sheltera nie był wtedy, kiedy miał być, co się stało, dlaczego pierwszy, który potem zablokowałem, był po prostu gównem. W sensie nie chodzi o film, tylko o zmontowanie, a potem drugi raz zmontowałem go i już było ok. To wszystko po prostu chcę powiedzieć w następnym informacyjnym filmie. No więc ja będę się żegnał. Cześć, cześć. Would you be my? Yeah! Dun, 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 dun. I still got it.